Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie omówimy sobie troszeczkę temat rekuperacji. Jako że mieszkam już ponad rok w tym domu, wcześniej wypowiadałem się na jej temat, no ale teraz same konkrety. Mieszkam, użytkuję i zauważam plusy i minusy tego oto urządzenia. Także jeżeli jesteś ciekaw, zapraszam na film. Wszystko co powiem, to tylko i wyłącznie moje zdanie. Nikt mi nie zapłacił, nie mam zamiaru promować tego typu urządzeń. Sam zdecyduj, czy chcesz takowe mieć, czy nie, bo są oczywiście wady, są zalety, także nie przedłużając, zaczynajmy. W skrócie, co to za instalacja, jak została zamontowana? Słuchajcie, rekuperator firmy Aeris Next, cała instalacja jest robiona na rurach Spiro, na poddaszu, także na strychu mam pociągnięte rury Spiro, a cała instalacja w salonie, kuchni, łazience, tak jakby na parterze, jest ułożona w podłodze na piętrze. Są to takie płaskie rury i one są zalewane posadzką, obłożone są stropianem i zalewane są posadzką. Także dzisiaj powiem, jak to się sprawdza w moim przypadku. Rekuperacja pociągnięta jest tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, czyli w domu, w garażu i w piwnicy, bo mam takową. Nie mam rekuperacji rozprowadzonej. Jest to spowodowane tym, że koszta takiej instalacji byłyby znacznie wyższe w porównaniu z tym, co jest w domu. A po drugie, miałem już komin wentylacyjny w garażu, mam komin wentylacyjny w piwnicy, ten sam komin właściwie, więc garaż i piwnica jest wentylowana grawitacyjnie. W opisie pod tym filmem masz wszystkie linki, narzędzi, urządzeń, których korzystam w swoim domu, także jeżeli jesteś zainteresowany i ciekawy, co używam, to zajrzyj tam. Dobra, przejdźmy do tematu. Jak działa rekuperacja w moim przypadku, czy jestem zadowolony? Trzeba sobie podzielić okres użytkowania tej rekuperacji na dwa tak jakby sezony. Sezon letni i sezon zimowy. I zacznę od sezonu zimowego. W sezonie zimowym rekuperacja sprawdza się rewelacyjnie. Nie mamy żadnej wilgoci na szybach, nie mamy wilgoci w domu. Wilgotność pomieszczeń około 53%. Sprawdzam takim urządzeniem, którym mam w domu, więc jest ok. Nie wysusza w moim przypadku powietrza za bardzo. Ani też żadnej wilgoci nie ma, czyli nic nam się nie skrapla. I co najważniejsze, nie ma żadnego zaduchu takiego w domu. Wiecie, bywałem w kilku domach, gdzie nie ma rekuperacji i użytkownicy z wiadomych względów nie wietrzą tych pomieszczeń, nie wiadomo jak często, no to czuć jest w tej sytuacji taki delikatny zaduch. U mnie tego nie ma, na szczęście. I to jest jedną z głównych zalet tego rekuperatora, czyli brak wilgoci, brak zaduchu, mamy wymienione powietrze regularnie. Temperatury, jakie panują zimą, mogliście obejrzeć w poprzednim materiale na temat rekuperacji. Tam mierzyłem, jakie temperatury są w nawiewie i jakie są w wywiewie w tej rekuperacji, więc można sobie tam zobaczyć. W skrócie powiem tylko tak, że w domu, gdy panuje temperatura 22 stopnie, to rekuperator zimą nawiewa mi powietrze około 14-16 stopni, w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Ja rury na strychu od rekuperatora, czyli te rury Spiro, mam nieocieplone, znaczy są ocieplone, tylko że 2-3 cm warstwą wełny, a powinno się to zrobić 15-20 cm. Być może ocieplę to w tym roku, jeżeli starczy czasu, ale nie wiem, czy to się w ogóle będzie opłacało, bo koszt takiej wełny, żeby to zrobić, to około 1000 zł, a nie wiem, czy jakikolwiek zwrot z tej inwestycji byłby. Może rozłożyłoby się to na x lat, na ten moment nie śpieszę się z tym, że tak powiem. No więc tak, jeżeli zimą wpada nam cały czas świeże powietrze o temperaturze 14 stopni, to nie ma tragedii, z tego względu, że gdy otwieramy okno, no to wiadomo, przy mrozach wpada nam dużo chłodniejsze powietrze, albo nawet przy temperaturach oscylujących w okolicy 10 stopni czy zera, no to powietrze, które wpada nam do domu przez okno, przez jakieś otwory wentylacyjne w oknie, jest dużo chłodniejsze, więc w tej sytuacji rekuperator sprawdza się naprawdę dobrze. No dobra, a teraz lato, bo ogólnie okresy przejściowe traktuję praktycznie tak samo jak zimę. Mam tutaj w rekuperatorze trzy tryby, tryb letni, tryb przejściowy i tryb zimowy, a ja tak naprawdę używam tylko dwóch, letni i zimowy, tych przejściowych raczej nie używam. Na czym to polega? Polega to na tym, że w trybie letnim rekuperator omija wymiennik ciepła, czyli nie odzyskuje nam tego ciepła, tylko po prostu wdmuchuje nam powietrze te, które jest z zewnątrz. Ono jest oczywiście filtrowane przez te filtry i wpada nam bezpośrednio do domu. To sobie za chwilę sprawdzimy, jakie są realnie temperatury wpadające do mojego domu. Przejdę z termometrem i pokażę Wam, jaka jest temperatura na zewnątrz, a jaka wpada.
Temperatura na ten moment, jaka panuje, to na zewnątrz jest 14,5 stopnia, dlatego że jest godzina 7:40 rano. Przypominam, jest 19 lipca, 23,5 stopnia panuje w domu, czyli dom jest tak naprawdę nagrzany. Jest włączony bypass w rekuperatorze, czyli omijamy wymiennik ciepła. Sprawdźmy sobie, jakie temperatury panują na wywiewach w moim domu. Dobrze, że zajrzałem, bo akurat muszę zmienić filtr. Zapomniałem o nim całkowicie, już pewnie z 2 tygodnie minęło, więc to zrobię w przyszłości. Dobra, sprawdźmy sobie, jakie są teraz temperatury na zewnątrz, jakie pokazuje i jakie pokazuje na wiewie, i sprawdzimy, jaka jest temperatura realna, która wpada do naszego domu. 23 stopnie wywiewa nam z domu. Na wyrzutni 22. Nas bardziej interesuje na czerpni. Mamy 15, czyli to, co pokazywało na zewnątrz, że jest 14, a temperatura na wiewie 17,5. A sprawdźmy, jak jest realnie. Teraz zmierzymy temperaturę w salonie. Zobaczcie, mam tutaj taki termometr. 22,8, 22,7. No, nawiew jest cały czas, zauważcie. 22,9, 22,8. No, także widzicie, tutaj temperatura jest znacznie wyższa, niż pokazuje to komputer. A sprawdźmy jeszcze w tym miejscu, tutaj też jesteśmy w salonie. 22,2, 22,2, 22,4, 22,3, więc jak widzicie, ciepłe powietrze jednak wpada nam tutaj z powrotem do domu. Prawdopodobnie przez to, że jednak te rury nagrzewają się mimowolnie w całym domu, są puszczone przez cały dom, no i jednak tam temperatura w murach troszeczkę jest wyższa przy takich upałach, szczególnie na strychu, gdzie jest przynajmniej 33 stopnie w ciągu dnia, więc te temperatury jednak są wyższe. A sprawdźmy teraz, jak jest na poddaszu. U mojej córki w pokoju, gdzie jest w sumie najdalej od rekuperatora. O, wyłączyłem. Tutaj już jest lepiej, 19,9, 19,6, 19,8 i u mnie w pokoju również na poddaszu 19,7, 19,9, 20. No więc jak mogliście zauważyć, jeżeli chodzi o temperatury na poddaszu, tam jest chłodniej z tego względu, że na strychu, tak jak wspomniałem, te rury są mniej ocieplone i moim zdaniem właśnie w związku z tym, że nie panuje na tym strychu cały czas wysoka temperatura, tylko jednak w nocy to się wszystko schładza, bo w dzień tam temperatury panują dość wysokie, ale w nocy to się wszystko schładza, no to te rury też nie są tam nie wiadomo jak ogrzane. Inna sytuacja jest w salonie, jak widzieliście. I jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że te rury, które wentylują nam powietrze w salonie, są puszczone na poddaszu w podłodze. W związku z tym podłoga jest zawsze ciepła. Jeżeli w domu mamy temperaturę 23,5 stopnia, jak widzieliście, to podłoga na pewno też ma taką wysoką temperaturę. No i te rury, w podłodze są na pewno ogrzane też między innymi przez tą podłogę, a w dzień, gdy temperatura w domu oscyluje w granicach 25-26 stopni, no to wiadomo, że te rury jeszcze bardziej się nagrzeją, podłoga się jeszcze bardziej nagrzeje i przekazuje niestety ciepło do tych rur, i bypass, który powinien tak właściwie ochładzać nasz dom w trakcie lata, no nie spełnia w 100% swoich założeń. Osobną sprawą jest to, że tak naprawdę latem ja wolę otworzyć sobie okno wieczorem, jeżeli chcę schłodzić pomieszczenie. Otworzę sobie okno dachowe z jednej strony sypialni, z drugiej strony sypialni okno i w ciągu godziny mam schłodzone pomieszczenie i to dość skutecznie. Gdybym miał to robić rekuperatorem, myślę, że nie dałoby się tego tak zrobić idealnie. Musiałbym prawdopodobnie na 2-3 godziny włączyć ten rekuperator na chłodzenie i to mogłoby nie dać zamierzonych rezultatów, dlatego że strych
byłby, mimo że temperatura na zewnątrz na przykład nam spadła z 30 stopni na 22, to na strychu i tak ta temperatura jeszcze przez jakiś czas by się utrzymywała wysoka i chcąc nie chcąc te rury na strychu by nam się nagrzewały. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia, więc ja chcąc wychłodzić sobie powietrze w sypialni latem, wolę otworzyć jednak okna wieczorem, mimo że tam jakieś komary mogą wpaść czy coś takiego, no ale działa to skuteczniej i efektywniej. Więc ogólnie moja szczera opinia jest taka, że latem rekuperator sprawdza się zdecydowanie mniej. Moglibyśmy go tak naprawdę wyłączyć i korzystać tylko i wyłącznie z otwartych okien, ale ja tego nie robię z tego względu, że te urządzenia są raczej przystosowane do ciągłej pracy i ich wyłączanie, nie jestem pewien, czy im tak naprawdę nie zaszkodzi, więc u mnie on pracuje cały rok. Koszt zużycia energii latem, czy tam powiedzmy zimą, kiedy ta grzałka nie jest, się nie uaktywnia, są znikome, naprawdę to jest 20-30 zł może miesięcznie. Zimą miałem raz podwyższony rachunek, z tym, że to był okres grudniowo-styczniowy, kiedy to dostałem rachunek za prąd w wysokości 750 zł, czyli jakieś 250 zł więcej niż mam standardowo, bo standardowo płacę około 500 zł rachunki za prąd, ale było to też spowodowane tym, że robiliśmy u nas święta, no i te gotowanie było naprawdę przez tydzień czasu dość intensywne. To raz, że korzystaliśmy z indukcji bardzo intensywnie. Dwa, że prawdopodobnie włączała się grzałka, bo tam wtedy były mrozy minus 20 czy coś takiego. Ale to były tylko dwa miesiące, w których miałem podwyższony rachunek za prąd. W pozostałych miesiącach tak naprawdę ten rekuperator nie zużywał więcej energii, więc tak to wygląda w rzeczywistości. Dobra, dalej, czerpnia i wyrzutnia. Kilka osób mi pisało, że one są za blisko siebie i tak dalej, że może to przeszkadzać. W moim przypadku w ogóle nie ma to, że tak powiem, negatywnych skutków. Dlatego, że tutaj jest może odległość jest 2,5 metra, maksymalnie między czerpnią i wyrzutnią. Z tamtej strony często zawiewa nam wiatr. Czy czuć zapachy? Na przykład, gdy gotujemy w kuchni, wiadomo, jest czerpnia, nam te zapachy z domu wyrzuca tak jakby i czy one są zasysane z powrotem. No nie są właśnie zasysane. Dużo osób pisało, że może tak być, no ale w tym przypadku nie jest. Widocznie było to w jakiś sposób zmierzone przez panów, którzy projektowali tą rekuperację. Często z tamtej strony wieje nam wiatr, więc wywiewa te wszystkie nieprzyjemne zapachy na zewnątrz i one są po prostu przez wiatr wydmuchiwane. Nie są wsysane z powrotem. Ale to trzeba, o czym trzeba wspomnieć. Raz mieliśmy sytuację, że jeden z sąsiadów tutaj palił sobie gałęzie na działce z liśćmi. No i te liście bardzo mocno dymiły w koło. A była taka sytuacja, że było bezwiecznie i ten dym tak jakby opadał przy ziemi. Nie szedł do góry, tylko opadał. No i mieliśmy raz tak, że jednak ten rekuperator zasał nam ten cały dym z zewnątrz. I zaczęliśmy czuć zapach palonych liści. Poszliśmy do sąsiada, poprosiliśmy, żeby zgasił ognisko, bo wszystko do nas pada. Oczywiście to zrobił, ale smród pozostał na 2-3 godziny. Trzeba było otwierać okna, wentylować i tak dalej. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz. Nie było to aż takie uciążliwe. To wszystko oczywiście, te zapachy poznikały po jakimś czasie, ale trzeba wziąć takie rzeczy pod uwagę, że jeżeli mieszkacie gdzieś w okolicy kominów, w okolicy, gdzie ktoś tam notorycznie pali jakieś ogniska czy coś takiego, to będziecie musieli się z takimi problemami zmierzyć. Serwis i wymiana filtrów. Filtry wymieniam 2 razy w roku, serwis prawdopodobnie też będę robił 2 razy w roku, z tego względu, że nauczyłem się to robić sam. Nie jest to jakiś wielki koszt. Jeżeli chodzi o serwis, to tak naprawdę nie jest żaden koszt, bo można to zrobić samemu. Są filmy na moim kanale, polecam i tam też jest opisane, dlaczego trzeba wymieniać filtry często i je czyścić. Ja swój filtr nie dość, że wymieniam 2 razy w roku, o czym przed chwilą wspomniałem, że zapomniałem o tym, to jeszcze je czyszczę co jakieś 2 miesiące, czyli przedmuchuję je sprężarką. Mam tutaj sprężarkę, którą włączam i sprężarką je przedmuchuję, odkurzam je też odkurzaczem, żeby były czyste i wkładam je z powrotem i dopiero po pół roku wymieniam taki oto filtr. I to jest jedyny koszt, jeżeli chodzi o serwis rekuperacji w moim przypadku na ten moment. A przypominam, ona działa już 2 lata ta rekuperacja i do tej pory jedyne co musiałem robić to wymieniać filtry, na szczęście.
Jeżeli będą pytania, czy ta obudowa do rekuperatora, którą zrobiłem, ona taką wygląda, czy ona jest konieczna? Już raz powiedziałem w moich nagraniach, nie jest to konieczne. Sprawdzałem wydajność tej obudowy do rekuperatora. Temperatura niższa jest o 2 stopnie wewnątrz, wyższa o 2 stopnie wewnątrz zimą niż tutaj, więc tak naprawdę zajmuje mi to tylko miejsce. I pewnie kiedyś to zlikwiduję, bo tutaj przejście jest takie dość małe, zajmuje on sporo miejsca, ale nie musicie czegoś takiego robić. Rekuperator, gdy robiłem serwis jego, on jest bardzo dobrze zaizolowany styropianem i nie trzeba takich rzeczy robić. Dobra, podsumowując, moja opinia jest taka, że rekuperator, nadal uważam, że to bardzo dobre urządzenie, nie zmieniłem zdania, zainstalowałbym to w moim domu. Nie szedłbym na pewno w jakieś najdroższe rozwiązania, nie ma to kompletnie sensu. Po prostu chodzi o to, żeby był wymiennik przeciwprądowy. Chodzi o to, żeby urządzenie było w miarę popularne, z tego względu, że mielibyśmy serwisantów gdzieś w okolicy. I patrzyłbym raczej, żeby kupić w niższej cenie rekuperator niż wyższej. Nie wydaje mi się, że warto za to przepłacać. Aczkolwiek zainstalowałbym taki rekuperator w domu. No ale trzeba się liczyć z tym, że to nam się nie zwróci nigdy. Po drugie, latem nie spełnia to swoich założeń, bo powinno nam niby chłodzić troszeczkę ten dom, ale ze słońcem nie wygramy, jeżeli mamy temperaturę na zewnątrz 30 stopni i słońce świeci nam ostro w okna w domu, no rekuperator nie wygra z tym, nie ma takiej szansy, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Oczywiście założeniem nie jest, że on ma chłodzić nam dom, z tym, że chodzi o to, że jeżeli nam ten dom się nagrzeje przez cały dzień, no to wieczorem rekuperator nie zdąży tego ochłodzić, łatwiej jest otworzyć okna, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Można to oczywiście połączyć z pompą ciepła i sobie chłodzić, że tak powiem, to powietrze dodatkowo. Ja tego nie mam, nie sprawdzałem, jaka jest tego wydajność, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Jeżeli chodzi o pyłki, żadnych pyłków w domu nie ma. To te filtry fajnie nam to wszystko wyciągają, kurze i tak dalej, wszystko zostaje na tych filtrach. Ja filtr niedawno czyściłem, przedmuchiwałem, więc na pewno są czyste, ale możemy sobie na chwilę zobaczyć. Tak wygląda półroczny filtr i po dwóch czyszczeniach jest tak naprawdę z tej strony, o, zobaczcie. No jak widać łapie nam te wszystkie pyłki i tak dalej, także jest troszeczkę ubrudzony, ja go muszę jak najszybciej wymienić, więc zamawiam filtry. Także o filtry trzeba dbać, trzeba je wymieniać i będzie wszystko działać ok. Jeżeli chodzi o to, czy słychać rekuperator w ciągu dnia, to w poprzednim materiale nagrywałem, sprawdzaliśmy sobie dźwięk tego rekuperatora. Słychać go, szczególnie u mnie na trzecim biegu, nie wiem czy da się to wyeliminować. Nawet już nie próbuję, przyzwyczaiłem się do tego, a mam ustawione tak, że rekuperator dwa razy wentyluje mi cały dom przez 20 minut, czyli rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem działa na trzecim biegu przez 20 minut i wtedy akurat go słychać. Moja żona się śmieje, że wie, która jest godzina, bo rekuperator się włączy, także słychać go na pewno dużo głośniej na trzecim biegu, a przeważnie używamy go na biegu pierwszym. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania w sprawie rekuperatora, pisz w komentarzu, na wszystkie chętnie odpowiem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!